zagrajmy sobie w Cyberpunk 2077 na bezkrębnym kanale. No, ja oto klasycznie jestem, wiadomo kim jestem, chyba nie muszę się przedstawiać, ale zrobię to. Jestem oczywiście Admirał Karol 92. No i przewiniemy jeszcze trochę czas, bo mam dla was niespodziankę. W końcu się udało. No, po 90 dniach. Po 90 przewinięciach czasu. No, w końcu się coś udało. I chcę wam to oczywiście pokazać. No, więc ja się zaraz klasycznie uciszę i będę życzył wam przyjemnego oglądania. No, ja więc sobie tu jeszcze rzec. No, coś tak myślę, że jeszcze porobimy tę misję NPCD, żeby pooczyszczać mapę, a potem wrócimy do ostatnich misji popularnych. Zarówno tych pobocznych, jak i ten. No, wiecie o co chodzi z przyjaciółmi Johnego. No i myślę, żeby tutaj się trochę pobawić i punkty dodać ewentualnie. No dobra, to ja się w razie się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. No kurwa, nie wierzę. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Zostawię cię samego.
Hej, Vi! Zaraz zaczynamy! Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Ach, dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się, raz, raz. No, okej. Okay. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na torze sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz znaczy nie sąsiadów. No i tylko broń małokalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych, ani rakiet, ziemia, powietrze. Jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? Trzy, dwa... Hej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń małokalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, dalej już! I kurwa, koleś, rzuć na luz! Idę, no, idę. Perły przed wieprze, kurwa. Dobra. Trzy... Dwa! Jeden! Do celu, Vi! Do celu! Nie po ścianach! Ładnie, Rudy! Dajesz, dajesz, dajesz! Połowa już za wami! Vi! Ogarnij się, kurwa! Co to ma być, lisa? Okularów zapomniałaś? Jeszcze 15 sekund! Ostatnia szansa, Vi! Zapach prochu i gorącego ołowiła! Stop! Stop wszyscy! Koniec! Pierwsze miejsce Rudy. Drugie miejsce Lisa. Reszta jest kurwa do niczego! Patałachy! Ręce opadają! Przykro mi, Vi. Myślałem, że pozamiatasz towarzystwo, ale widać nie jesteś tak dobry, jak sądziłem. Widać, mam zły dzień. Wiem, jak to jest. Ja mam złą dekadę. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów? Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się, Vi. Do zobaczenia.
kogo ja widzę! Może nową spluwę? Ah!
jednostek wspierających działania NCP. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy zbiegu ulic Drake i Martha. Na miejscu są członkowie gangu Tiger Cross, oskarżeni o rozboje i duszy. Grupą kieruje Mokomichi Yamada, pseudonim Motorboy. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Goldsmith Street. Grupą składającą się z członków gangu tzw. kości... Опять Netrunner! Za zneutralizowanie zagrożenia władze NCPD wypłacą nagrodę. Gdzie żeś kurwa blazł? Narobiłem się.
Сила. Thank you.
Masz jakiś problem? Taką delikatną masz tę buźkę. Udane spotkanie? Bardzo. Mateo, jak dobrze znasz Ewelin? Z widzenia. Daj spokój, na pewno wiesz więcej. Ewelin często tu bywa? Nie powiedziała ci? No, nie wyszło w rozmowie. Wpada tu czasem. Do Judy? Może. Przyjaźnił się? Wiesz, fajnie się gada, ale już wystarczy. Dobra. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Będę się zbierać. Wchodzisz, nie wchodzisz?
Dobry. To ja rozwiązałem twój problem z długiem. Dziękuję. Jak ty go w ogóle poznałeś? Kolega mi go polecił. Potem okazało się, że sam miał u niego dług. Ten facet robił to od dawna. Wiedział, jak wejść człowiekowi do głowy.
Nie musisz się już nim przejmować. Dziękuję. Czemu pożyczyłeś te pieniądze? Żadnych pieniędzy nie pożyczyłem. Ja tylko z nim o tym rozmawiałem. I wiesz, co ten fiut zrobił? Kazał mi zapłacić za poświęcony czas. Policja nie mogła ci pomóc? Mogła. Wezwać go i pouczyć, żeby... Jak mi to powiedzieli? Żeby nie czuł się bezkarny. No Tigersi, to przecież ich teren. I co, miałem do nich iść? Żeby przejęli dług od Blake'a? Byłoby jeszcze gorzej. Zapłaciłeś mu? A jak myślisz? Pewnie, że zapłaciłem. A co miałem zrobić? Problem w tym, że Blake'a nie dało się spłacić. Dług rósł i rósł. Myślałem, że będziesz bardziej wdzięczny za pomoc. Zapłaciłem już fikserce. Wiem. Teraz u ciebie mam dług? Nie masz żadnego długu. Myślałem, że będziesz bardziej szczodry. Nie będę. Nie mogę. Aha, jasne. Wiesz, ile minie, zanim odpracuję straty? Dobrze, już zrozumiałem. Cieszę się. Kupujesz coś? Chcę kupić medykamenty. Jasne. Uwagajcie! Gdzie się chowa moja sługa?
Dobrze, to w tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak mnie. No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku z tej, jak i innych serii na moim kanale. Cześć!